Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Co jest charakterystyczną cechą Boga? Jedność. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, mówi w dzisiejszej dobrej nowinie do Filipa Jezus. Tam, gdzie brak jedności, spójności, harmonii, tam brak Boga. Bóg, będąc sam jednością, prowadzi do jedności ludzkość. Synergia. Tym greckim terminem określa się współdziałanie. Jeśli działa Jezus, to działa i Bóg Ojciec i Duch Święty. Inny teologiczny termin, hebrajskie kahal i greckie eklezja, których znaczenie jest tożsame z polskim gromadzić, stało się imieniem własnym wspólnoty wierzących Chrystusa. Analogicznie więc do natury Kościoła należy jednoczyć różnych ludzi z różnych narodów, kultur i języków w jednej wielkiej rodzinie dzieci Bożych. Jedność jest jednym z podstawowych znamion Kościoła. Jeśli Jezus utożsamia się z Kościołem tak ściśle, że w Biblii Kościół nazywany jest mianem Chrystusowego ciała, to tym bardziej każdy z nas powinien dążyć do jedności ze swoimi braćmi. To dlaczego między nami zdarzają się nieporozumienia i niezgoda? Dlaczego ludzka pycha bierze górę nad miłością i miłosierdziem? Starajmy się upodobnić do Chrystusa. Dążmy do pełnej jedności między sobą, a wtedy spełnią się słowa Jezusa: gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie szukajmy Jezusa na zewnątrz, jeśli On jest wewnątrz Kościoła. Szukajmy jedności, albowiem w jedności ujawnia się obecność Boga, a jedność tę możemy zbudować wyłącznie na miłości.